Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM. Witamy jej gospodarza Marcina Zaborskiego i jego gościa. Dzień dobry. Wiceminister kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy minister kultury, wicepremier Piotr Gliński zaprosił do siebie Olgę Tokarczuk, poprosił o spotkanie i rozmowę? Z tego co wiem, Olga Tokarczuk troszkę jeździła po świecie. Teraz się pojawiła w swoim rodzinnym mieście we Wrocławiu. Myślę, że to do takiego spotkania może dojść. Ale była prośba, padło pytanie ze strony pana wicepremiera? Tego nie wiem, ale myślę, że do takiego spotkania może dojść i byłaby to, jak sądzę, interesująca rozmowa również na temat promocji polskiej kultury w świecie, polskiej literatury, bo przecież mocno się przyczyniliśmy do rozpowszechnienia dzieł literackich Olgi Tokarczuk, choćby poprzez pomoc w finansowaniu tłumaczeń jej książek. Ale szykujecie jakąś fetę dla naszej nowej noblistki? Wszyscy się cieszymy z tego Nobla. To jest jasne. Zaszczyt dla polskiej kultury, dla polskiej literatury. Na 12 bodajże nagród literackich z krajów słowiańskich, czy ze słowiańskich języków, tak to określmy, 5 z polskich. Okej, ale jak rząd uhonoruje te nagrody? W jaki sposób pogratuluje oficjalnie Oldze Tokarczuk? Myślę, że jak będzie jakaś okazja do spotkania, to na pewno kwiatami i gratulacjami. Jak będzie jakaś okazja, panie ministrze, przepraszam, kiedy piłkarze, siatkarze wracają do Polski po wygranych meczach, ustawiają się w kolejce ministrowie, premierzy i prezydenci, zapraszają na obiad albo śniadanie, a tutaj... Myślę, że takie spotkanie jest możliwe. Powtarzam. Ale jest zaproszenie na takie spotkanie? Nie wiem, bo ja nie... Jest pan przedstawicielem rządu. Jestem przedstawicielem rządu, nawet przedstawicielem kultury. Tego ministerstwa. No właśnie. Ale ja mam odrębny sekretariat i nie śledzę sekretariatu pana premiera, wicepremiera i ministra kultury Glińskiego. Na pewno o tym rozmawialiście, nie wierzę, że nie, ale czy Olga Tokarczuk mogłaby na przykład otrzymać jakieś odznaczenie związane z tym jej konkretnym sukcesem? Myślę, że to jest możliwe. Oczywiście są... nawet nie wiem, musiałbym sprawdzić, czy przypadkiem nie jest laureatką jakiegoś istotnego odznaczenia. To nie znaczy, że nie może dostać kolejnego. Oczywiście. Na przykład mogłaby dostać złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Tak. Myślę, że to jest do rozważenia. Ale i rozważacie to w ministerstwie? Najpierw sprawdzimy, czy już nie jest laureatką. Srebrnego, przynajmniej w internecie przeczytałem. Aha, no to rzeczywiście w hierarchii jest jeszcze jeden order wyżej. A medal stulecia odzyskanej niepodległości. Prezydent wręczał zasłużonym dla kultury. To jest medal prezydencki, więc proszę pytać pana prezydenta. A pan poparłby taki wniosek? Myślę, że tak. To może trzeba napisać. Nagroda Nobla jest wręczana od 1900 roku. Stulecie odzyskania niepodległości obchodziliśmy w zeszłym roku, ale właściwie obchodzimy je jeszcze przez jakiś czas. I to jest rzeczywiście rzadkość, żeby ktoś otrzymał Nagrodę Nobla. Jarosław Sellin jest naszym gościem. Panie ministrze, czy premier rozmawiał już z panem o pracy w nowym rządzie? Ze mną? Tak. Premier Morawiecki czy premier Gliński? Premier, no właśnie, nie wiem, kto prowadzi takie rozmowy. Pan powie. Jeśli chodzi o premiera Glińskiego, to zaraz po wyborach się spotkaliśmy. Mamy zawsze kierownictwa w poniedziałek i umówiliśmy się na dalszą wspólną pracę. Pan powiedział, że pan chce pracować dalej w rządzie. Tak, ja jestem tym zainteresowany. A premier Morawiecki z panem rozmawiał o pracy w nowym rządzie? Nie, no premier Morawiecki, jeśli rozmawia, to na tym etapie po wyborach z kierownictwem środowiska politycznego, czyli z Zjednoczonej Prawicy, jak skonstruować ten nowy rząd. Oferty nie od premiera Morawieckiego na razie płyną, tylko z Nowogrodzkiej. Wie pan, no, premier Morawiecki nie będzie rozmawiał ze prawie setką ministrów i wiceministrów. Będzie rozmawiał z liderami Zjednoczonej Prawicy o konstrukcji rządu przyszłego. My pracujemy do ukonstytuowania się rządu następnego i pełnimy obowiązki do ukonstytuowania się następnego rządu. A pan czuje się gotowy do pokierowania resortem kultury? Resortem kultury kieruje pan premier, minister kultury Piotr Gliński i chciałbym, żeby tak pozostało. A jeśli padnie oferta, panie ministrze, proszę pokierować Ministerstwem Kultury. Panie redaktorze, proszę mnie nie prowokować. Dlaczego nie? dlatego, że to są decyzje mojego kierownictwa politycznego. A ja pytam, czy pan jest gotowy? Ja czy po kilkunastu latach w Sejmie czuje pan, że to panie jest ten moment, kiedy już nie tylko wiceminister, ale być może minister przed nazwiskiem powinien się pojawić? Zdobyłem po raz piąty mandat poselski, cieszę się z tego i pracę polityczną można wykonywać w parlamencie, można
wykonywać w rządzie, dostosuję się do każdej decyzji mojego kierownictwa politycznego, gdzie widzą miejsce dla mnie. Nawet jeśli będą kazali być ministrem, to już trudno, zgodzę się, niech będzie. No, tak to rozumiem. No, nie odmawia się kierownictwu, jeśli widzi osobę właściwą na właściwym miejscu. A rząd wymaga tylko nowych nazwisk, pana zdaniem, czy też nowych resortów, inaczej poukładanych? Myślę, że może być zmiana struktury rządu, że o tym też na pewno kierownictwo Zjednoczonej Prawicy rozmawia. Myślę, że zmiana struktury rządu może być i do tego oczywiście się będzie dopasowywało nazwisko. Ale pan widzi jakiś konkretny moment, miejsce, w którym trzeba tę strukturę zmienić, zburzyć, przemodelować? Słyszę na przykład takie publicznie już wyrażane głosy od polityków ważniejszych niż ja, że być może powrót Ministerstwa Skarbu Państwa byłby właściwym pomysłem, bo to rozproszenie spółek Skarbu Państwa po różnych branżowych resortach być może nie było najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o realizację celów nadzorczych. A rozumie pan na przykład taki wyraźny podział resortów pomiędzy ministerstwo pani Emilewicz i ministerstwo pana Kwiecińskiego? Rozumiem, ale też myślę, że można się zastanowić nad tym, czy ten podział jest właściwy. Już same nazwy są trudne do przywołania. Pan tak... Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To jest jedno? Ministerstwo, to jest jedno. I Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. No, trochę inaczej się nazywa. Inwestycji i Rozwoju. Widzi pan, już nawet trudno to sobie przypomnieć. Dlaczego sąd miałby zarządzić ponowne liczenie głosów w kilku senackich okręgach na wniosek Prawa i Sprawiedliwości? Sąd będzie musiał rozpatrzyć 73 skargi wyborcze. A ja pytam o te konkretne protesty, które zgłosił. Bo mam w studiu przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Tak to się złożyło. Dobrze, no to przypomnijmy słuchaczom fakty. Jest skarg ponad 70. 8% tych skarg to są skargi Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czemu skoncentrowana uwaga większości mediów jest na skargach Prawa i Sprawiedliwości, a nie na skargach innych komitetów. Faktem jest to, że polityk Prawa i Sprawiedliwości jest w naszym studiu, więc pytam polityka Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego chcecie, żeby w tych konkretnych okręgach senackich sąd nakazał ponowne przeliczenie głosów? Z bardzo prostej przyczyny, bo myślę, że pan też byłby zainteresowany tym pewnością i wiedzą stuprocentową, że rzeczywiście wygrał ten senator, który powinien był wygrać. A bo jeżeli w okręgu mamy, numer 2 na przykład, nie jest pan zainteresowany, czy wygrał ten senator, który powinien, bo tam różnica głosów między PiS-em a koalicją jest 1000 z kawałkiem. Ale momencik, 1000 z kawałkiem, tylko że tam wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I tam jakoś nie sprawdzacie. Sprawdzamy tam, gdzie mamy ochotę sprawdzać. Jeżeli widzimy, że, na przykład w okręgu numer 100 padło ponad 130 tysięcy głosów. Różnica między zwycięskim senatorem a przegranym jest 300 głosów, a głosów nieważnych jest ponad 3300, czyli 3 razy więcej niż średnia w kraju, to możemy być troszkę zaniepokojeni i poprosić Sąd Najwyższy o sprawdzenie. Kodeks wyborczy mówi tak. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Dowodem... Jakie dowody na nieprawidłowości w wyborach do Senatu w tych okręgach widzi głosów... Prawo i Sprawiedliwość? Powtarzam, ilość głosów nieważnych. Sama przyzna liczba pan, głosów tak, nieważnych? Przyzna pan, że jeżeli średnia w kraju to był 1% głosów nieważnych, a gdzieś w takim miejscu, gdzie się wygrywa zaledwie 300 głosami, głosów nieważnych jest 3%, czyli 3 razy więcej, no to warto to po prostu sprawdzić. A wie pan, że myślę, głosów że nieważnych nas w tych wyborach jest mniej niż było w roku 2015. Procentowo liczyć. Głosów nieważnych w tych wyborach jest mniej niż wyjątkowo było mało. W 2015 to roku. Prawda. Głosów nieważnych jest wyjątkowo mało i bardzo mnie to cieszy. To znaczy, to świadczy o dojrzałości głosujących, że już tych pomyłek, jakie się zdarzały wcześniej, nie ma. Ale jednak jest różnica między średnią głosów nieważnych 1%, a konkretnym okręgiem wyborczym w tak kluczowym rozstrzygnięciu w jednomandatowym okręgu wyborczym, gdzie różnica między jednym senatorem przy 130 tysiącach głosów, a drugim jest 300 głosów, i głosów nieważnych jest tam 3%. Jarosław Sellin jest nieustająco naszym gościem. Zapraszamy na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość, wciąż z nami. Czy zagraniczni obserwatorzy powinni przyglądać się ponownemu przeliczeniu głosów, jeśli do niego dojdzie na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i innych komitetów? Ja nie mam nic przeciwko temu, dlatego że polska demokracja jest demokracją dojrzałą, procedury są dobre, ale zawsze też można z tego prawa, o którym w pierwszej części rozmowy mówiliśmy, skorzystać, czyli ze skargi wyborczej, bo to jest wszystko zgodne
zgodne z prawem. Każdy ma prawo z tego skorzystać. Jeżeli ktoś chce to obserwować za granicę, bardzo proszę. No, Grzegorz Schetyna był dzisiaj w Strasburgu i mówił tak: Polacy nie mają gwarancji, że proces przeliczania głosów przez pisowskich nominatów będzie uczciwy. I rozmawiał z sekretarz generalną Rady Europy i szefową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. A to jest, panie redaktorze, co innego między tym, że nie mam zastrzeżeń do tego, żeby ktoś obserwował ten proces przeliczania głosów za granicę, a takie bezczelne donoszenie na Polskę. Dlatego, że na czym polega bezczelne bezczelność donoszenie polega Polskę. Na tym, że on tam coś powiedział o pisowskich nominatach. On kwestionuje prawomocność funkcjonowania istotnych części państwa polskiego, istotnych instytucji państwa polskiego, jak na przykład Sąd Najwyższy i konkretne jego izby. To już jest, ja to nazywam jednak donoszeniem na Polskę, że Polska jest źle zorganizowanym państwem i ma instytucje, które mają podstawy konstytucyjne do swojego działania, które nie mają prawa wykonywać swoich obowiązków. Taka jest istota zarzutu sformułowanego przez Grzegorza Schetynę. Pamięta pan rok 2014, skargę Prawa i Sprawiedliwości po wyborach, kiedy PiS organizował wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożenie dla demokracji. Takie towarzyszyło temu hasło. Bo tych nieprawidłowości hasło. Wtedy było dużo. A Ryszard Czarnecki, polityk PiSu, mówił tak: mamy do czynienia z przesuwaniem się naszego kraju na wschód ze standardów zachodnich i europejskich do standardów wschodnich, rosyjskich i białoruskich. Ale panie redaktorze, wtedy nie była donoszenia na Polskę. Co pan ze sobą porównuje? Czy pan uważa, że wtedy te wybory były naprawdę prawidłowo przeprowadzone? Nie. Przy 20-paru procentach głosów nieważnych dzisiaj 1%, wtedy 20-parę procent głosów nieważnych wyrzuconych do kosza 1/5 głosów wyborców, którzy się na wybory pofatygowali. Panie ministrze, wie pan, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że wtedy politycy Platformy Obywatelskiej mówili o donoszeniu na Polskę przez PiS, a dzisiaj dokładnie ta sama retoryka stosowana jest w drugą stronę. I naprawdę pan wtedy wierzył, że PSL, który ma swoją stabilną, stabilny elektorat, nawet odniósł pewien sukces wyborczy w ostatnich wyborach, ale jednak w pewnych granicach, naprawdę się wtedy tak fantastycznie w jednym roku wysforował na drugą czy trzecią siłę polityczną w państwie z poparciem ponad 20% wyborców? Naprawdę pan w to uwierzył? Pamięta pan, jak Liga Polskich Rodzin wysforowała się na najważniejszą siłę polityczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale ja się pana pytam, naprawdę pan uwierzył, że PSL miał wtedy pytania. Taką... No, panie ministrze, mieliśmy prawo role są mieliśmy prawo do tych wątpliwości i je zgłaszaliśmy. Wtedy to naprawdę były poważne powody do tego typu wątpliwości. Święto narodowe za mniej już niż 3 tygodnie. Czy rząd zorganizuje biało-czerwony marsz na ulicach Warszawy, tak jak w zeszłym roku? Nie, to jest inicjatywa już od lat organizowana przez konkretne środowisko polityczne, które nie jest moim środowiskiem politycznym, tylko wyjątkowo w zeszłym roku udało nam się nakłonić tych, którzy te marsze organizują od lat, do tego, żeby uznali, że w tym szczególnym roku stulecia odzyskania niepodległości ta udana inicjatywa, bo ona się przyjęła, tak, jako inicjatywa, w której bardzo dużo ludzi uczestniczy, nawet nie utożsamiających się z tym ruchem politycznym, który ten marsz organizuje, że to jest po prostu normalna, patriotyczna manifestacja. Udało się zorganizować marsz państwowy z udziałem prezydenta i najwyższych władz państwowych i tak było w zeszłym roku. To natomiast, jeśli tak było w zeszłym roku, to dlaczego nie może być także tak w tym roku? Bo te uzgodnienia nie były łatwe, ja w nich uczestniczyłem. Ale to w kilkadziesiąt godzin uzgodniliście, są jeszcze 3 tygodnie. Wyjątkowo nam się udało w tą setną rocznicę. Dzisiaj, jeżeli kontynuować chce to konkretne środowisko polityczne, ten Marsz Niepodległości, nie kontynuuje. Ale czy rząd próbował, podjął taką inicjatywę rozmów? Mamy inne plany. Czyli nie było próby dogadania się? Wielka uroczystość, oczywiście rocznicowa z udziałem prezydenta, wielki festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, w którym w zeszłym roku wziął udział 300 tysięcy osób, na które już teraz zapraszam. Całe krakowskie Przedmieście będzie zajęte przez różne punkty takie sentymentalno-edukacyjne. Ale związane w zeszłym roku też mieliście inne plany, panie ministrze. W ostatniej chwili trzeba było je zmienić. Nie, to też realizowaliśmy. Jasne, ale jeśli chodzi o marsz, to był 7 listopada, kiedy ta decyzja w ogóle zapadła. Ale panie redaktorze, no pan się pyta, ja odpowiadam. Jasne, ja próbuję zrozumieć, dlaczego nie podejmujecie próby zorganizowania tego jako wydarzenia państwowego. No więc niech pan zrozumie, że w zeszłym roku chcieliśmy, żeby ten marsz był jednoczący i nie autoryzowany tylko przez jedno środowisko polityczne. Nie, bo to jest rzecz, którą wymyśliło konkretne środowisko polityczne i chce to dalej kontynuować. Nie będziemy się z nim szarpać o to. My mamy inne plany, im się to udało, robią to od wielu lat i niech to kontynuują. To jest fajna rzecz, do której się przyłączają też ludzie, którzy się z tym środowiskiem nie utożsamiają, ale chcą w tym marszu wziąć udział, bo to się nazywa Marsz Niepodległości. Chodzi się całymi rodzinami z biało-czerwonymi
flagami. Dobrze, że różne środowiska mają jakieś, wymyślają jakieś pomysły, które chwytają, są chwytliwe społecznie, się udają i niech to kontynuują po prostu. Ma pan pełne zaufanie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Obecnie prezesem Najwyższej Izby Kontroli jest pan Banaś, który, co do którego, jeśli chodzi o wątpliwości, które się pojawiły w sprawie jego oświadczeń majątkowych, czekamy na pełne informacje na temat tego, jakie są wyniki kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I dlatego pana pytam, czy ma pan pełne zaufanie do prezesa Mariana Banasia? Będę mógł się na ten temat wypowiedzieć po poznaniu tych informacji i po poznaniu ustosunkowania się do tych informacji przez samego pana Banasia. Bo tego on ma na razie tego nie prawo. Wiemy. On ma pisemnie przekazać te wyjaśnienia. On ma też do tego prawo, żeby się do tego ustosunkować. A czy głosując za kandydaturą Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiedział pan, że są jakieś wątpliwości i że CBA sprawdza jego oświadczenia majątkowe? Nie, jak głosowałem, tego nie wiedziałem. Naprawdę pan tego nie wiedział? Nie, wiedziałem. A był pan na sali sejmowej? Byłem. Wiedziałem, że pan Marian Banaś jest osobą, która się bardzo silnie przyczyniła do tego, żeby w Polsce można było prowadzić ambitną politykę społeczną, gospodarczą ze względu na to, że ma duże zasługi, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, pogonienie mafii, które okradały budżet państwa przez wiele lat. 30 sierpnia, posiedzenie Sejmu, stenogram, który w każdy może zobaczyć. Pan był wtedy na sali sejmowej i na tej sali sejmowej poseł Kropiwnicki mówi tak. Otóż pan minister Banaś, ciągle nie usłyszałem też tej jednej informacji dotyczącej jego oświadczeń majątkowych. Czy CBA zakończyło kontrolę oświadczeń majątkowych ministra finansów? Powinniśmy dokładnie wiedzieć, czy pan minister Banaś ma kamienicę w Krakowie, czy ją sprzedał, czy jej nie sprzedał. Te wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o szefa Najwyższej Izby Kontroli, powinny być naprawdę bardzo głęboko wyjaśnione. Otóż, i tak dalej, i tak dalej. Ja panu odpowiedziałem precyzyjnie, że ja głosowałem za Marianem Banasiem na szefa Najwyższej Izby Kontroli, ale niekoniecznie uczestniczyłem w debacie, której fragment pan przeczytał. Ale w tej debacie uczestniczyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Ale niekoniecznie ja. Jasne, ale nikt nie rozmawiał o tym, że są takie zarzuty, czy są takie podejrzenia? Ja wtedy nic o tym nie wiedziałem. W klubie nie było w ogóle rozmowy przed głosowaniem? Nikt nie podzielił się. Taka informacja do mnie nie dotarła, a dwóch zdań zarzutów posła Kropiwnickiego z opozycji niekoniecznie mamy obowiązek streszczać na posiedzeniach klubu. Jasne, ale to są konkretne zarzuty, które jak to się okazuje nie były chybione, no bo sprawa to się prawda, toczy. Mi umknęły. Ale no widzi pan, panu umknęły i wielu innym umknęły, bo już po tych słowach marszałek Karczewski na przykład mówił o Marianie Banasiu, że jest człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym, bardzo solidnym, twardym politykiem. Mm-hmm. Czy pan powtórzyłby dzisiaj te słowa? Marian Banaś jest człowiekiem kryształowym? Wtedy mówiłbym podobnie, nie znając tych faktów, o których się dowiedziałem później, związanych z wątpliwościami co do jego oświadczeń majątkowych. A dzisiaj? No właśnie mówię, że mam wątpliwości i czekam na pełne wyjaśnienie tego, co ustaliło CBA i ustosunkowania się do tych ustaleń CBA przez samego Mariana Banasia. W poniedziałek Marian Banaś spotkał się z wicemarszałkiem Sejmu, Ryszardem Terleckim, w Sejmie. Tłumaczył, że przyniósł panu marszałkowi pozew, jaki złożył przeciwko telewizji TVN. Jak to spotkanie ma się do słów polityków Prawa i Sprawiedliwości, że Marian Banaś to już nie jest nasz człowiek, on jest w Najwyższej Izbie Kontroli, pracuje na własne konto i nie ma żadnych związków z PiS-em. Nie słyszałem takich sformułowań, które pan teraz zacytował, a w spotkaniu oczywiście nie brałem udziału. Joachim Brudziński, pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, pracuje już na swój wizerunek. Nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, reprezentuje jedną z najważniejszych instytucji w państwie i tak dalej. Dobrze by było, żeby te wszystkie wątpliwości do końca wyjaśnić, żeby nie było, żeby wiedzieć, czy Marian Banaś nadaje się na pełnienie tej ważnej funkcji. No standardy niestety się w ostatnich latach trochę popsuły, bo przecież poprzedni szef Najwyższej Izby Kontroli miał bardzo poważne zarzuty. I strasznie to krytykowaliście. To prawda. Bardzo często. Dlatego takiej sytuacji nie chcemy, mówię bardzo wyraźnie. No nie chcecie, chcemy. Ale Marian Banaś przychodzi ale do wicemarszałka. Nie. Dlaczego myśli pan, że wydaje wyrok? No bo do pytam czego pan zmierza, że już mamy... Nie, pytam już... o to, dlaczego Marian Banaś spotyka się z wicemarszałkiem Sejmu w Sejmie, z Ryszardem Terleckim. Nie wiem, no Marian Banaś to wyjaśniał przed chwilą. I pan przyjmuje to wyjaśnienie? Przyniósł pozew, który złożył już dawno przeciwko TVN-owi? Przyjmuję, że on coś takiego powiedział. Ale po co miałby to przynieść?
w jakim celu? To proszę pytać Mariana Banasia i drugiego uczestnika tego spotkania. On nie chce rozmawiać, on powiedział, co powiedział i poszedł, uciekł przed dziennikarzem. Panie dyrektorze, no naprawdę uzbroimy się w cierpliwość, to jest kwestia dni, jak sądzę, żeby ostatecznie wiedzieć, jakie są wyniki tej kontroli CBA, czy są poważne zarzuty, czy one mają wagę taką, że powinien się wymiar sprawiedliwości nimi zainteresować. Ja rozumiem, ale rozumie pan dziennikarzy, że oni nie zawsze są cierpliwi. Dobrze pan to wie, zna pan dobrze to środowisko. Czy, kończąc wątek, czy uważa pan, że Marian Banaś powinien przed dziennikarzami stanąć i zmierzyć się z pytaniami, które dotyczą jego spraw, odpowiedzieć na te pytania? Myślę, że tak, ale już po zakończeniu tej procedury związanej z CBA i jego ustosunkowaniem się do tych zarzutów, które tam są sformułowane, jeśli tam są zarzuty, bo ja nie znam treści tego dokumentu. Panie ministrze, czy Marek Kuchciński może wrócić na fotel marszałka Sejmu? Nie słyszałem o takich planach. Pytam, czy to w ogóle jest możliwe? Ja o takich planach nie słyszałem. No bo wciąż mieszka w prezydenckiej willi, o czym doniosła dzisiaj Rzeczpospolita. Mieszkał tam jako marszałek Sejmu. Ten termin, który przewidziany jest pierwotnie na opuszczenie tego miejsca, minął, ale jest aneks na kolejny miesiąc przedłużenie najmu. W związku z tym, czy to jest tak, że pan Marek Kuchciński czeka na kolejną kadencję i na to, że może zostać marszałkiem po raz kolejny? Nie, myślę, że to jest jakaś kwestia administracyjna, nie znam tematu, ale jakaś kwestia administracyjna tego przedłużenia i pewnie się prędzej czy później ta sytuacja skończy. Panie ministrze, już po wyborach wicepremier Sasin mówił w TVN24, że musicie znacząco poprawić komunikowanie z obywatelami. Co konkretnie musicie poprawić? To jest nieustanny postulat, który jest zawsze aktualny i zawsze żywy w każdym środowisku politycznym, że zawsze się marzy o jeszcze lepszych efektach własnej działalności i w związku z tym taki postulat o tym, że trzeba zawsze poprawiać sposób komunikowania jest oczywisty. No tak, Mi się wydaje, że i tak mamy pod tym względem dużo sukcesów, bo na pewno jest tak, pan się może żachnąć, ale ja pozwolę sobie postawić taką tezę, że zdecydowana większość mediów sumarycznie rzecz biorąc, wcale nam nie sprzyja i niekoniecznie życzy nam tego, żebyśmy dalej rządzili Polską, a mimo to umiemy się komunikować z ludźmi tak, że w najnowszych wyborach poparło nas 2 300 000 osób więcej niż 4 lata temu, mimo potężnego bombardowania przez całą czteroletnią ostatnią kadencję i z kraju, i z zagranicy. Okej, to teraz nie jest tak źle idąc z tym komunikowaniem, słów ale zawsze wicepremiera Sasina. No ale właśnie, zawsze może być poprawić lepiej. Komunikowanie z obywatelami. Nazwałby pan artystów krytykujących Prawo i Sprawiedliwość, pożal się Boże, elitą? Panie redaktorze, powiem tak. Bardzo cenię artystów za ich działalność artystyczną, za ich twórczość artystyczną, podziwiam ich dzieła. Niekoniecznie podziwiam albo podzielam opinie polityczne wielu z nich, bo uważam, że artystów trzeba cenić za to, co oni tworzą jako artyści, polityków za to, czy są dobrymi i umiejętnie działającymi politykami, czy nie. Nie musicie się zgadzać. Ja pytam, czy tak by pan nazwał, pożal się Boże, elitą. A odwołuję się do słów pana kolegi Joachima Brudzińskiego, który w TVP Info mówił tak. To, że ktoś jest wybitnym aktorem, aktorką czy reżyserem, nie oznacza, że ma po kolei w głowie, jeśli chodzi o inne dziedziny życia. Panie redaktorze, jeżeli ja na przykład na festiwalu filmowym w Gdyni, na gali kończącej, słyszę od bardzo wybitnego aktora, którego naprawdę podziwiam, cenię, jakieś aluzje do tego, do wzrostu przywódców politycznych Polski i jakieś naprawdę rewelacyjnie intelektualne odkrycie, że każda władza się kiedyś kończy i okrzyki związane z tym, że każda władza się kiedyś kończy, no to jest tak głębokie przemyślenie intelektualne, że ja raczej wolę podziwiać tego artystę wedle tego, jakie on ma zdolności aktorskie. Ale niż, powiedziałby pan niż o nim, podziwiać. Że on nie ma po kolei w głowie, jeśli chodzi o inne sfery życia niż sztuka? Nie, tylko że nie odkrył niczego nadzwyczajnego w sensie intelektualnym, bo każda władza się rzeczywiście kiedyś kończy. Ale i to po co takie słowa? O to pytam. No, bo mieliście poprawiać komunikację ze społeczeństwem, a tu słyszę takie słowa. A ja pytam, po co takie słowa? Na gali artystycznego wydarzenia, jakieś manifesty polityczne, jakieś okrzyki, że każda władza się kiedyś kończy z wyraźnym ostrzem do obecnej ale władzy. Ale widzi pan różnicę między artystą a politykiem, urzędnikiem na przykład? No, oczywiście artysta jest artystą, a polityk jest politykiem. A powie pan tak jak Jarosław Zieliński, inny pana kolega, że głosowanie na Konfederację w tych wyborach parlamentarnych było marnowaniem głosów i że źle się stało, że Konfederacja w ogóle wystartowała w tych wyborach?
Uważam, że zresztą się pewnie w tej kadencji przekonamy, że niezwykłe indywidualności, te 11 osób, które się dostały do koła parlamentarnego w ramach Konfederacji, mogą być czasami ciekawe, jeśli chodzi o eksponowanie jakichś własnych poglądów politycznych, ale mogą być też dosyć szkodliwe dla wizerunku Polski w świecie. Ale jaki to jest komunikat do wyborców, na przykład Konfederacji? No, to jest prawo do mojej opinii. Ja mam prawo oceniać poglądy polityczne czy programy ideowe każdej formacji politycznej i na przykład to tak jasne, oceniam. Nie, pytam o ten komunikat, że głosowanie na Konfederację to było marnowanie głosu. W tym sensie, że jeśli uznać, że jakaś część wyborców, którzy głosowali na Konfederację, to był elektorat prawicowy, to wolelibyśmy, żeby te głosy padły na przykład na nas. To bo my trzeba jesteśmy... było o nie zawalczyć. No, oczywiście i walczyliśmy. I nie wywalczyliście tych głosów. Jednak spora część ludzi chciała głosować na Konfederację, nie na Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach do Europarlamentu 4,5%, w wyborach do Parlamentu Krajowego niecałe 7%. I rzeczywiście troszkę to szkoda. To w liczbach jest troszkę konkretna szkoda, liczba, bo, panie ministrze. Bo by być naprawdę w dobrych rękach i w dodatku prawie w prawicowych rękach, to warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość. A nie ma pan myśli, że po prostu czegoś nie zrobiliście dobrze, że nie przekonaliście ich do siebie? Będziemy to oczywiście rozważać, bo lepiej by było, myślę, że dla polityki polskiej, gdyby wynik Konfederacji był taki jak w wyborach do Europarlamentu, ale skoro są, trzeba się z tym liczyć, trzeba to uszanować, polemizować z nimi już teraz na forum parlamentu i udowadniać wyborcom Konfederacji, że chyba lepiej w przyszłości zagłosować na umiarkowaną, rozsądną, bezpieczną prawicę, która krzywdy Polsce nie wyrządzi. To ma pan 4 lata, żeby przekonywać wyborców, a to polemizowanie za chwilę zaraz się zacznie. Nowi posłowie właśnie się w Sejmie dzisiaj uczą, jak być posłami, no bo ruszyły szkolenia. Pamięta pan swoje pierwsze kroki na wiejskiej? Tak, to był rok 2005 i też byłem zaciekawiony, jak wygląda przestrzeń parlamentu, procedury. Ale było więcej ciekawości czy przestrachu wtedy w panu? Nie, ciekawości. No już jednak byłem 42-letnim mężczyzną, więc wcale nie taki młody i jakieś doświadczenie polityczne też miałem, bo w parlamencie bywałem choćby jako rzecznik rządu, choćby jako członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na komisjach sejmowych. Ale coś pana zaskoczyło wtedy, w tych początkach bycia posłem? Konieczność wypełniania dosyć dużej liczby papierów. I to się zmieniło? I to się zwiększa, panie redaktorze. A podobno macie tablety. I to się zwiększa. Okay. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.